Bo dwa miesiące temu powiedział, to jest koniec mojej kariery, a dziś jest naszym gościem. Hello, Gregor. It's nice Dobry to wieczór. See you. Miło nice cię widzieć, you. Miło cię słyszeć, Gregor. W naszym studio. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Innsbrucka. Miło mi, że jestem waszym gościem. Przed dwoma miesiącami powiedziałeś, to koniec kariery. Pragnę cię zapytać, kiedy tak naprawdę podjąłeś decyzję o tym, że kończysz karierę? To był proces dość długi. Ostatni sezon był trudny. Był dla mnie bardzo trudny, jeżeli chodzi o oddawanie skoków. Kiedy o tym pomyślę, czy mógłbym wrócić, czy mogę znów znaleźć inspirację? Przez całe lato o tym rozmyślałem. Czy naprawdę chcę poddać się temu reżimowi, czy znowu chcę wrócić, czy to już po wszystkiemu, czy to jest koniec? Poczułem, że muszę skończyć. Ale to sezon olimpijski. To nie miało dla ciebie znaczenia, że jest olimpiada? Nie, tak naprawdę nie. Jak to powiedzieć? Byłem tak długo w sporcie zawodowym, że wiem, że energia i serce gdzieś umknęły. Jestem bardzo dumny z tego, że osiągnąłem bardzo wiele w skokach narciarskich. Zdobyłem wiele medali. Mnóstwo emocji przepłynęło przez moje ciało, przez mój umysł, przez te 15 lat zawodowej kariery. To było naprawdę super uczucie. Wspaniałe dla mnie. Olimpiada oczywiście to coś, co jest magnesem dla sportowca. Brakuje mi tego medalu, ale czuję się świetnie w domu, więc podjąłem decyzję o tym, że będę nad czym innym pracował. Chyba jest bardzo trudno wybrać idealny moment w twojej karierze, tak bogatej w sukcesy. Masz taki moment, który cię szczególnie zapadł w pamięć? Trudno wybrać jeden szczególny moment, który się wybija. Chyba najtrudniej było skakać z idolami. Janne Ahonen z Finlandii, Adam Małysz, czy Thomas Morgenstern. To było dla mnie osobliwe i znakomite przeżycie. Wygrałem wiele znakomitych zawodów, wiele turniejów. Holman Colon 2011 to był dla mnie bardzo ważny moment, szczególnie, że odniosłem wcześniej kontuzję. Z Kamilem Stochem też wspaniale wspominam rywalizację, ale trudno wybrać jakiś szczególny moment, który mi zapadł w pamięć, taki, który zapadł w moim umyśle, oczywiście sercem. Jestem cały czas przy skokach i pamiętam znakomite konkursy w Polsce, w Zakopanem. Polska jest niewiarygodna, jeśli chodzi o reakcję kibiców. Polscy kibice są wyjątkowi. Oni szanują sportowców i to zawsze będę miał w sercu. Chcę pogadać o emocjach, bo to pierwsza runda, pierwszy konkurs. Mam nadzieję, że siedzisz sobie na kanapie w twoim domu. Jak się czujesz siedząc w domu na kanapie, na sofie? Jak to jest? Trudne uczucie. To ciekawe doświadczenie, ale myślę, że czuję się świetnie. Już wiem, że nie będę skakał więcej. Jak wspomniałem wcześniej, to jest dla mnie proces dość długi. Rozważałem, czy wrócić, czy nie. Myślałem o tym, czy zawiesić karierę, ale to, co mam w sercu, to na ile znam swój zasób energii, myślę, że podjąłem dobrą decyzję. Nowy rozdział przede mną. Powiesz nam, co to za nowy rozdział? Bo fotografia ponoć jest twoim marzeniem, hobby. Kochasz robić zdjęcia. Czy to przyszłość Gregora Oślinieckiego, czy coś innego? Fotografia to jest hobby, ale to nie moja przyszłość. Zacząłem studiować, uczyć się fachu agenta nieruchomości. To druga pasja. Myślę, że uczę się wielu ciekawych historii, jeśli chodzi o architekturę, jeśli chodzi o projektowanie. To jest po skokach moja druga pasja. I będę się w nią zagłębiał. Mam nadzieję, jestem pewien wręcz, że niebawem zobaczymy mnie w roli agenta nieruchomości, w trochę innej roli.
Pragnę cię zapytać, kto jest największym kandydatem, żeby być gwiazdą tego sezonu w skokach narciarskich? Po Niżnym Tagile, po pierwszej rundzie, po pierwszym konkursie, kogo widzisz w roli faworyta? Graneruda? Czy może Kobayashi? A może ktoś z austriackich skoczków? Cóż, dla mnie trudno przewidywać i wyrokować. Nie mam takiego bliskiego spojrzenia, tak bardzo mnie nie zajmuje to, co się dzieje na skoczni w tej chwili. Kobayashi jest znakomity, świetnie wraca, jest w dużej formie, widać, że jest w dobrej formie. Granerud też wyśmienicie skacze. To są wyjątkowi skoczkowie, ale Carl Geiger jest bardzo skuteczny, on zawsze jest bardzo regularny, nie ma wahań formy, a to jest dość ważne. Carl Geiger na pewno będzie świetnym skoczkiem, ale też Granerud również i Kobayashi. A jak Polacy? Jak widzisz Piotra Żyłę czy Kamila Stocha? To nie był dla nas dobry weekend. Co sądzisz o polskich skoczkach? Skoki narciarskie. To bardzo wrażliwa materia i tkanka. Chyba słyszymy. Kamil Stoch to jeden z najlepszych skoczków na świecie. Mamy lekkie problemy techniczne, ale już jest ok. Pokonaliśmy przeszkody techniczne. Pracuje? Wszystko działa? Połączenie? Raz jeszcze to pytanie o polskich skoczków, jeśli możesz się do niego odnieść. Myślę, że wciąż są znakomici. To bardzo wrażliwa tkanka. Nie zawsze jest łatwo oddać świetne skoki. Trzeba być cierpliwym. Trzeba dać chłopakom czasu trochę, żeby złapali formę. Kamil Stoch jest znakomitym skoczkiem. Może potrzebuje więcej czasu oddawania skoków częstszego, bardziej częstotliwych skoków. Pierwsze skoki są zawsze... Pierwsze śliwki robaczywki. Zobaczymy. Sezon jest bardzo długi, więc olimpijskie igrzyska są na pewno bardzo ważne. Jaką miałbyś radę na początku sezonu? Wskazówkę dla nich. Żeby się nie załamywać, żeby pilnować swojego rytmu, żeby się nie stresować, nie spalać, bo to jest początek w Rosji, pierwszy konkurs, gdzie było bardzo wietrznie, gdzie to szczęście decyduje o tym, które miejsce się zajmie, więc bez stresu, spokojnie, nie przejmować się. Myślę, że Polacy w latem świetnie skakali, więc to dość ciekawe, ale będzie dobrze. Igrzyska. Co z Austriakami podczas perspektywie igrzysk? Jakbyś miał wyłonić jakąś osobę, która może być mistrzem olimpijskim, albo przynajmniej na podium stanąć i zdobyć medal? Tak, czemuż nie? Uważam, że Austriacy też podążają we właściwym kierunku, moi dobrzy koledzy, ale trudno powiedzieć, kto wygra igrzyska. Myślę, że Jan Herl to jest dość ciekawy chłopak. Bardzo młody sportowiec, świetnie wysportowany, dobry człowiek. Ale musi jeszcze dojrzeć. Potrzebuje mieć pewności siebie, nabrać pewności siebie i potrzebuje też przestrzeni czasowej, żeby dorosnąć do wielkich sukcesów. Ale Austriacy dobrze skaczą. Dziękuję uprzejmie za tą konwersację, Gregor, i życzymy ci wszystkiego najlepszego w swoim nowym rozdziale życia po skokach narciarskich. Może zobaczymy się gdziekolwiek jeszcze. Dziękuję uprzejmie, to przyjemne z mojej strony być gościem w waszym programie. Okay, thank you so much. Thank you very much. W konkursie 4 skoczni dla polskich skoczków.